Zastanawiając się nad tym już rano, myślałem właśnie o tym, jak Jezus Chrystus, co te słowa znaczą głębiej. Bo Jezus Chrystus tutaj mówi, tak jak już było czytane, ja jeszcze przeczytam jeszcze raz. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. A wcześniej jeszcze czytamy, ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Widzimy troskę Jezusa Chrystusa, widzimy to, że On mówi, że oni przecież są Twoi, że oni pochodzą od Ciebie, z Twojego jakby wyboru, mi ich dałeś, a teraz ja za nimi proszę. I tak wiecie, z jednej strony to jest, wydaje się człowiekowi takie wiadome, że tak rzeczywiście jest, że my to już wiemy, że mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie i możemy w tym imieniu przychodzić do Ojca. Ale dlaczego Jezus Chrystus tak mu bardzo na tym zależy? Dlaczego tak Jezus Chrystus prosi za tymi, których Ojciec przyprowadził do Niego? Otóż właśnie dlatego, że doskonale wie, jak wróg potrafi być perfidny, doskonale wie, jak wróg potrafi być przebiegły, jak wielu już wrogowi udało się oszukać, że byli Boży. Wiecie, Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na tą ziemię, On był pomiędzy nie tylko ludem, ale był też między faryzeuszami, saduceuszami, uczonymi w Piśmie. Im się wydawało, lecz oni byli święcie przekonani. Oni bardzo mocno byli przekonani, że oni są Boży, że właśnie to oni do Boga należą, a ten Jezus, to właściwie nie wiadomo skąd, żaden uczony z takich rodów, jakich my jesteśmy, żaden ten, który by się uczył w szkołach, w których my się uczyliśmy, taki tam Jezus Chrystus. I w rezultacie zobaczcie, że zupełnie Go nie poznali. I On był tutaj, mówił właśnie w tych słowach i właśnie też pokazywał wyraźnie, że nie to, co człowiekowi się wydaje, nie to, kim się sam człowiek nazywa, ale to, czy rzeczywiście jest własnością Bożą, czy rzeczywiście oddzielony jest od tego świata, czy jest oddzielony od myślenia tego świata, od sposobów życia tego świata, od kłamstwa, od obłudy, od plotkarstwa, od złego mówienia, od tego zabiegania o te rzeczy, ponad to zabieganie o to, żeby być czystym w oczach Bożych, to określa człowieka. Dlatego Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, widząc, jak kusiciel chodzi i tylko szuka, jakby pożreć, mówi te słowa właśnie, modli się tak wspaniale już wtedy za nami do Ojca, aby Ojciec zachował, aby nas przeprowadził. Doskonale wiedział, że własność Boża będzie przechodziła próby i doświadczenia. Wiedział doskonale, że będzie każdy z nas wystawiony na próbę tego właśnie zapytania, do kogo należysz. To pytanie nie padło na początku, tylko w dniu, kiedy postanowiłeś iść za Jezusem Chrystusem, zdecydowałeś na to, że chcesz się ochrzcić, chcesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest decyzja każdego dnia. To jest naprawdę decyzja każdego dnia, czy chcemy, komu się chcemy podobać, do kogo chcemy być podobni. Można powiedzieć, nieraz patrzę na to, jest bardzo nieraz wąska granica. Nieraz naprawdę, jak doznaję tego ostatnimi czasy, jest tak, że możecie dzielić od tego świata naprawdę niewiele. W przestrzeni, nawet tutaj, jakbyś miał to wyliczać w centymetrach, w jednostkach miary, ale względem myślenia Twojego, względem Twojego chodzenia po tej ziemi, względem tego, co masz w swoim sercu, to jest, powinna być naprawdę zupełnie druga strona. Dlatego Bóg powiedział wyraźnie do Izraela, czytamy o tym w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 rozdziale,
Mówił już wtedy, zaznaczając, jak ważne jest oddzielenie od tego świata, zaznaczając Izraelowi, jak bardzo ważne jest to, żeby tak jak ich wybrał, tak oni pozostawali w tym wyborze. W 7 rozdziale czytamy, gdy był Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów, Chetyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perzyjczyków, Chiwijczyków, Jebuzejczyków, 7 narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty. I wydaje Pan Bóg Twój tobie i ty je wytracisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza, ani się nad nimi nie zlitujesz, nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie oddasz jego synowi, a jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odciągnęłyby ode mnie twojego syna i oni służyliby innym bogom. Wtedy zapłonąłby przeciwko wam gniew Pana i szybko by cię wytępił. Lecz tak z nimi postąpicie, ołtarze ich zburzycie, pomniki ich potłuczecie, święte ich drzewa wytniecie i ich podobizny rzeźbione w ogniu spalicie, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Wiecie, kiedy nawet się już to czyta, kiedy myślę podczas nawet już tego czytania, jak Bóg wyraźnie zaznaczył granicę. Oczywiście my wiemy dobrze, wtedy to była granica jeszcze bardziej zaznaczona fizycznie. Oni wtedy mieli wiedzieć, że tam, gdzie będą wchodzili, mieli wytępiać te narody i oni mieli zadbać sami też o to, aby nie mieć nic wspólnego, aby nie łączyć się z tymi narodami, aby nie łączyć się z rzeczami tych narodów, z wyznawaniem tych narodów. Wiecie, fakt, prawda jest taka, że Chrystus przyszedł, aby okazać nam zakon doskonały, żeby nam pokazać swój zakon Chrystusowy. Ale wiecie, to jest niezmienną rzeczą człowieka, jeśli nie podda się całkowicie pod Boże panowanie, pod władanie Boga samego, to jest to, że człowiek zawsze będzie ciągnęło człowieka do rzeczy tego świata. Bo coś zobaczy fajnego, zobaczy jakiś tam fajny wygląd w świecie, zobaczy fajną rzecz w świecie, zobaczy jakąś sprawę, która zakręci się bardziej mu tam, można powiedzieć, w umyśle, w jego sercu i pobiegnie za tym. I ktoś by powiedział z boku, przecież to mamy używać tego świata. Otóż właśnie Bóg w ten sposób pokazywał już wtedy w Izraelu, że twoje serce będzie przy mnie, ja was wybrałem. Nie wybrałem was tylko powierzchownie, wybrałem was dogłębnie. Wybrałem was, Izraelu, i wasze serce, i wasz umysł będzie należał do mnie. Dlatego Bóg zaznaczył wyraźnie w tym najważniejszym przykazaniu, że będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, z całej siły swojej, z całej duszy swojej. Będziesz kochał Pana Boga, Izraelu, nie będziesz miał większej miłości. I to Bóg wyraźnie zaznaczył, dlatego też czytamy o tym na innym miejscu, Pieśń nad Pieśniami. Z kolei widzimy, jak tam jest w 1 rozdziale, 16 wersecie napisane. I to jest, powinno być naprawdę, kochani, to nie jest przymusu, ale powinno to być wyznaniem każdego jednego dnia na tej ziemi, wyznaniem naszego serca, wyznaniem naszej przyjemności, wyznaniem naszego dążenia. Pierwszy rozdział, Pieśń nad Pieśniami, 16 werset. Mój ci jest, mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii. I później tam czytamy to samo w tym 6 rozdziale tej samej księgi, ale tutaj widzimy wyraźnie, jak to jest zaznaczone. Mój ci jest, mój miły. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus mówi, że my jesteśmy jego, a oni są też twoi, pokazuje wyraźnie na tych, którzy rzeczywiście są jego. Chrystus się nie myli. Chrystus nie mówi o nie swojej własności, oni są moją własnością. Chrystus mówi o swojej własności, on się nie myli. Dzisiaj, gdybym wyszedł z klatki, poszedł na ulicę i pokazał na pierwszy lepszy samochód, powiedział, on jest mój, to byście się uśmiali i powiedzieli, nie, to on nie jest twój. Ty nie masz do niego prawa własności. To nie jest twój samochód, to jest kogoś innego. I mielibyście rację. Mógłbym się upierać, jak tylko miałbym w swoich siłach, skakać, tupać nogami, mówić, on jest mój. Nie, tam ktoś musiał za to zapłacić. Ktoś zapłacić, żeby to było jego. I tak samo Chrystus zapłacił swoją drogocenną krwią, dlatego abyśmy my mogli nazywać się jego, a on, żeby mógł nazywać się nasz.
nasz, mój Jezus Chrystus, to wiele znaczy. Mój Jezus Chrystus to naprawdę znaczy wiele. To nie znaczy życie w codzienności pośród tego świata, razem z tym światem, oddawanie się przyjemnościom tego świata, życie sobie swawoli tutaj i mówienie mój jest Jezus. Nie. Mój jest Jezus to znaczy idę z Nim wszędzie, gdzie tylko tego zapragnie. Mój jest Jezus to znaczy zrobię wszystko, co tylko On zapragnie. Jestem Jego. Nie należę do siebie. Moje życie już dawno zostało zakończone. Moje życie to Jezus Chrystus. I wiecie, to jest, mógłby ktoś powiedzieć, no to są łatwe słowa, tak się mówi, tak wielu dzisiaj mówi na tej ziemi. Owszem, prawdą to jest. Dlatego Pan nas próbuje, Pan nas bada, czy rzeczywiście takim jesteśmy, czy nam naprawdę zależy na tym, żeby Pan mógł o nas powiedzieć, tak, wy jesteście wyłącznie moją własnością. Tam przeczytaliśmy wyraźnie. Jesteśmy w pracy, jesteśmy w szkołach, jesteśmy w domach. Prawdę tam się dokonuje to. W doświadczeniach widać, czy rzeczywiście czyją własnością jesteśmy. Kiedy jest poirytowanie, kiedy jest złość, gniew, krzyk, zawiść, podkarstwo. Pokazuje, kim, czyj jestem. Wyraźnie pokazuje, czyj jestem. Wyraźnie pokazuje, że wtedy już nie należy do tego cudownego, doskonałego, świętego, czystego Jezusa Chrystusa. Mówię, nie, jestem teraz własnością diabła. Tak diabeł postępuje. Dlatego jak straszną rzeczą jest zmieniać Pana. Straszną rzeczą jest sobie pozwalać na to, żeby faktycznie inny Pan, a nie Chrystus panował nade mną. Żeby inny Pan musiał o mnie powiedzieć, o teraz jesteś mój. Kiedy przyszedł na tą ziemię Chrystus, diabeł dobrze wiedział, że nie miał nic swojego w Chrystusie. Diabeł dobrze wiedział, że nie ma nic, do czego mógłby powiedzieć, że to jest moje. Wiecie, kiedy Chrystus zapłacił najwyższą cenę za nas, zapłacił za to, żeby diabeł nie mógł ani trochę powiedzieć o nas, że jeszcze jesteśmy Jego. Zapłacił taką cenę swojej świętej, drogocennej krwi, żeby nigdy diabeł nie mógł powiedzieć, że jesteśmy jeszcze trochę Jego. On nas wykupił tą świętą krwią. Nie wykupił nas, można powiedzieć, płacąc jak to jakoś tam diabłu, my to dobrze wiemy, ale wykupił nas swoją świętą krwią od naszych grzechów, od naszych win, od naszego światowego myślenia, od naszego dążenia za tym, co światowe. Naprawdę, kochani, zmierzamy się z tym. Przecież dzisiaj tak samo żyjesz na tej ziemi, ja żyję na tej ziemi. Decydujemy o tym, co chcesz mieć w domu, jak chcesz wyglądać, co chcesz mieć. Decydujesz o tym, jasne. Można mieć wiele na tej ziemi. Można mieć wiele pragnień, wiele dążeń, skupiać się w ogóle tu rzeczy ziemskich i stracić Chrystusa. Albo można mieć Chrystusa i wiele z tych rzeczy ziemskich stracić, dlatego że idziesz i służysz tym Chrystusem. Idziesz i niesiesz tego Chrystusa innym, idziesz i żyjesz tym Chrystusem tam, gdzie On cię pośle. Naprawdę to jest wspaniała, wspaniała Boża prawda, wspaniały Boża obietnica, że On powiedział wyraźnie, że On będzie z tymi, którzy są Jego do końca. Że On nie pozostawi ich, On ich nie porzuci, ale tam naprawdę wszędzie zaznaczone jest wyraźnie. Tam jest warunek, tak, będę, ale z tymi, którzy są moi. Z tymi, którzy rzeczywiście należą do mnie. Nie z tymi, którzy raz to na prawo, raz na lewo się chwieją. To trochę świata, to trochę uboga. I to by chcieli. Ale tymi, którzy naprawdę jak podjęli decyzję, tak w tej decyzji chcą każdego dnia kroczyć jeszcze odważniej, jeszcze śmielej, że to, co Chrystusa, to moje, reszta odpada. Że to, co w Chrystusie, to jedynie moje życie, reszta odpada. I dlatego też właśnie Jezus Chrystus mówi wyraźnie, oni nie są ze świata. Oni już nie są stąd, Ojcze. Ja ich wybrałem stąd. Świat ich będzie nienawidził, ale oni są Twoi, Ojcze. Wiecie, jeśli dzisiaj nie masz nienawiści świata, jeśli dzisiaj masz przyjaciół, koleżanki, czujesz się tutaj swobodnie na tej ziemi, to pod wielkim znakiem zapytania stoi to, czy rzeczywiście należy do Jezusa Chrystusa. Nie można być przyjacielem świata i przyjacielem Boga. Nie można być przyjacielem tutaj, ziemskim, tych, którzy odwrócili się do Boga plecami, bądź też jeszcze nie chcą Go poznać, nie chcą oddać Mu życia, nie oddali. Być przyjacielem Bożym. Ja tu
nie mówię o tym, żeby kogoś nastawiać, a mówię o prawdzie Bożego Słowa. Bóg mówi, jeśli będziecie należeli do mnie, Ojcze, oni są tymi, którzy należą do Ciebie. Świat ich znienawidzi. Taka jest kolej rzeczy. Będą znienawidzeni. Ale Ojcze, oni idą do Ciebie, oni należą do Ciebie. Więc dlatego chwała Bogu za to. Nie nienawidzieć ma nas świat za to, że jesteśmy niechlujni, leniwi, opieszali w tym, co dobre. Jeśli będzie nas nienawidził, to będzie to na skutek, jak tu jest napisane, właśnie tego, że należymy do Jezusa Chrystusa, żeśmy Chrystusowi, że kiedy trzeba coś złego, coś fałszywego, coś grzesznego uczynić, to mówimy już nie ja. Ja już nie. Bo ja już nie żyję, żyje Chrystus. Chrystus by tak nie uczynił. Chrystus by tego nie uczynił. Wiecie, naprawdę dokonuje się codziennie wypalanie, codziennie próba. Przechodzisz tak samo tą próbę, dużą dzisiaj przechodzi się też próbę języka. Do kogo ten język należy? Naprawdę, do kogo należy ten język? Czy ten język należy do Chrystusa? Jeśli należy do Chrystusa, to będzie mówił to, co Chrystusowe. Jeśli nie należy do Chrystusa, to co będzie mówił? To, co światowe, to, co ziemskie, to, co zmysłowe, dalej idąc tamtym fragmentem, to, co demoniczne. Będzie tak czynił. I tak samo jest z umysłem, ze wszystkim. Dlatego naprawdę Chrystus prosił, Chrystus doskonale wiedział, sam przez to przechodził naprawdę bardzo mocno. I wiedział doskonale, że każdy, kto będzie za nim kroczył na przestrzeni tych wszystkich pokoleń, tych wszystkich wieków, będzie znosił prześladowanie. Nie będzie pasował do tej ziemi. Nie będzie pasował do spraw tych ziemskich. Nie będzie naprawdę pasował. Dlatego napór jest straszny. Na mnie, na was, jeżeli chcecie iść za Jezusem Chrystusem, a chcecie, i nieraz bardziej jeszcze widzę, że chwała Bogu za to, że są pragnienia w sercu i tak widzę, że jeszcze wiele nie dostaje mi w tym wszystkim, ale widzę te pragnienia w Kościele, widzę to i wiem, że będzie napór, żeby rzeczywiście odpuścić, żeby zrezygnować z tego Chrystusa, żeby naprawdę powiedzieć, czy aż tak trzeba. Czy aż tak w tym czasie, w którym można naprawdę wiele rzeczy zdobyć, w tym czasie, w którym można być naprawdę tym, który może powiedzieć mam to, mam tamto, mam jeszcze tamto. Czy naprawdę trzeba tak stać przy Chrystusie? Żeby móc tak rzeczywiście powiedzieć mam Chrystusa i to mi wystarczy? I te pieśni, słowa tej pieśni, które mówią Chrystus wystarczy mi, one są tak naprawdę wymowne. Chrystus wystarczy mi. Czy wystarczy Ci Chrystus? Czy naprawdę, gdyby miano Ci dzisiaj zabrać wiele z tych rzeczy, które posiadasz, miano mi zabrać z tych rzeczy, które posiadam, czy Chrystus wystarczy mi? Czy Chrystus naprawdę mi wystarczy? Czy mój jest Chrystus? Czy to jest najwyższy skarb? Czy to jest najwyższe moje mienie? Czy to jest najwyższe... Wiecie, kiedy... Wspaniała to jest rzecz, bo kiedy Pan nam mówi swoje święte słowa, to w tym słowie również mówi o tym, że jesteście jak trawa, jak kwiat trawy. Uschła trawa. A że trawa uschła i kwiata już nie ma. Jakby pokazuje wyraźnie, jesteście chwilą na tej ziemi. Tak przemijalni jesteście. Tak chwilowe jest to wszystko. To, co moglibyście powiedzieć tutaj o tym, moje, to wszystko zostawicie. A to, co Chrystus mógłby powiedzieć moje, to pójdzie na wieczność. Dlatego jaka potężna różnica. To, co Chrystus mówi, jakże wiele więcej znaczy. Jeśli Chrystus mówi moje, to idzie z Nim na wieczność. Jak człowiek mówi moje, to i tak to zostawi. I chwała Panu naszemu, aby mógł powiedzieć o każdym z nas, mój, on jest moja, ona jest rzeczywiście, oni są moi. I wtedy rzeczywiście masz świadomość tego, że sam Chrystus oręduje za tobą tam w niebie, abyś wytrwał, abyś wytrwała. Wtedy wiesz, że jeśli sam Chrystus tak mówi o tobie, to wiesz o tym, że Mu zależy na tym naprawdę, żebyś wytrwał, żeby rzeczywiście wytrwać do końca na tej ziemi. Chrystus doskonale wie, jakie będą czasy ostateczne. Dlatego chwała Mu za to, że stoi tam po prawicy Bożej, aby wstawiać się za tymi, którzy dzisiaj mówią, Jezu, jestem Twój, do Ciebie należę, chcę tak żyć jak Twój sługa, chcę tak żyć jak Twoja służebnica. Nie chcę Cię zasmucać, nie chcę Ci mówić, że już nie chcę być Twoją własnością, swoim życiem. Nie chcę nigdy Ci pokazać, wiecie, nieraz są różne doświadczenia w życiu ludzi, w relacjach,
Zobaczcie nawet to już wśród dzieci. Nieraz dzieci potrafią jakże szybko się obrazić i powiedzieć, obrócić się plecami i powiedzieć, nie lubię cię, nie znam cię inaczej, nie jesteś mój. Chwała naszemu Panu, że wiele razy mógłby, patrząc na nas, odwrócić się do nas plecami i powiedzieć, też cię nie znam. A zobaczcie, postępuje jak z Piotrem. Zaparł się 3 razy Pana, powiedział, nie znam go, nie znam go. A jednak Chrystus spojrzał na niego z miłością. Ten Piotr zapłakał, mocno zapłakał, gorzko zapłakał, czytamy. Jednak Pan pokazał mu, czy będziesz mnie miłował? Czy umiłujesz mnie bardziej? Czy kiedy przychodzi? I wiecie, to jest właśnie wszystko na tym oparte. Chodziło o to właśnie, czy to będzie ta miłość agape, czy naprawdę to będzie ta miłość, której człowiek już będzie wiedział, Panie, tylko Ty. I Piotr rzeczywiście, to już nie miała być fileo, to miało być agape, to miało być dużo coś głębszego. To miało być, tak Jezu, jestem już Twój, sam ani trochę, już nie ja, Panie, tylko Ty. Ty, ja Twój, a Ty mój, tylko Ty we mnie, Panie Jezu. I dlatego też Chrystus powiedział, że naprawdę poprowadzę Cię. Poprowadzę Cię. I tak każde swoje, można powiedzieć, dziecko Bóg prowadzi drogą, która nie będzie Ci się często podobała. Będzie to droga nieraz przez cierpienie, przez trud. Ale nigdy tam, kiedy Bóg będzie z Tobą, Bóg mówi, nie zostawię Cię. I nigdy tam nic nie powiesz, że kiedy wołałem, tego Boga nie było. Kiedy szedłeś zawsze z Bogiem, będziesz szedł, to zawsze będziesz mógł powiedzieć, mój Bóg był zawsze ze mną. Mój Pan był zawsze ze mną, bo ja chodziłem Jego drogami. Dawid mógł powiedzieć, ja byłem posłuszny Bogu, ja strzegłem przykazań Jego, rozmyślałem o nich we dnie i w nocy, dlatego Bóg uchronił mnie od nieprzyjaciół moich. Uchronił mnie od tego wszystkiego, ileż bardziej dzisiaj przez Jezusa Chrystusa Bóg chce chronić nas od wszystkiego. Tylko czy rzeczywiście widzi w nas swoją własność? Czy rzeczywiście jesteśmy Bożą własnością? Sercem całym, umysłem, czy jesteśmy Bożą własnością? Czy Chrystus tak naprawdę może powiedzieć, tak, Ojcze, oni są Twoi. Oni są Twoi, Ojciec może powiedzieć, tak, oni są moi. Kiedy Chrystus mówi, Ojcze, uwielbi się, a Ojciec mówi z nieba, i uwielbiłem się i jeszcze się uwielbię, to czy w Jezusie Chrystusie Ojciec nie chce się w nas tak samo i przez nas objawiać, uwielbiać, rozweselać swojego serca? Owszem, jesteś w tym ciele, owszem, jestem ja w tym ciele, jesteśmy w tych naczyniach glinianych, doświadczanych, ale mamy wspaniałego, wszechmogącego Boga. Jeśli On mówi o nas, że jesteśmy Jego własnością, to kto Mu jest w stanie tą własność wydrzeć? Paweł mówi, ani śmierć, ani aniołowie, ani żadne inne moce nie są w stanie wyrwać, zgasić tej miłości. Nie są w stanie tego wyrwać człowieka, który rzeczywiście miłuje Boga, w którym Bóg ma naprawdę upodobanie. Niech tak będzie z nami, żeby rzeczywiście nic nas nie mogło oddzielić od Niego, żeby to rzeczywiście była miłość w nas. Niech to się dokonuje. Naprawdę jeszcze raz na koniec wspomnę o tym. Przechodzimy każdy z nas próbę tutaj na tej ziemi, kiedy będziemy blisko Chrystusa. Będziemy tą próbę przechodzić zwycięsko, lecz kiedy pozwolimy sobie na swawolę w naszych sercach, pozwolimy sobie na to, żeby nasze serca jednak czegoś innego zapragnęły, to nie ma się co później dziwić, że miłość słabnie, wiara, nadzieja, przywiązanie do Pana, wszystko będzie słabło. Ale kiedy będziemy naprawdę szli za Chrystusem, czytali to Słowo, jeszcze więcej zgłębiali, kim jest Chrystus, jak wspaniały jest to Zbawiciel, wtedy rzeczywiście nasze serca będziemy widzieli, jak Duch Święty sam pociąga ku Ojcu. Duch Święty wprowadza w to rzeczywiście, kim jest Ojciec, jak wspaniały jest Ojciec, jak wspaniały jest Ten, który mówi, On jest mój. On nie jest tym, który by, jak tutaj naprawdę, niektórzy mogli sobie myśleć, tak, to jest ten Bóg tam na niebie, tak wysoko. On mówi, jeśli oni mają być moi, to oni będą mnie znali. Kiedy o pasterzu jest powiedziane, głos Jego owce znają. One wiedzą dobrze, że to jest ich pasterz, bo one Go znają. Nie jest tak, że Go nie znają. Dlatego w czasach ostatecznych i to Pan powiedział, że zatroszczy się o to, żeby poznanie wzrosło. Żeby te owce znały pośród tych wielu głosów, pośród tych wielu religii, wielu tych wyznań, mogły znać cały czas głos pasterza. Wiedziały,
który to pasterz, kto to jest tym pasterzem, i za nim pobiec. Niech naprawdę on powie w dniu, kiedy ostatni oddech będzie u ciebie, u mnie, niech on naprawdę wtedy, niech on powie: tak, to był mój sługa, to była moja służebnica. Jak ważne to jest, żeby on rzeczywiście mógł tak powiedzieć: czysty mój sługa, czysta moja służebnica. Żeby tak mógł powiedzieć, a wtedy rzeczywiście wieczna radość będzie nasza z nim. Amen.